Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku Tajemnic Kryptowalut. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sentymencie, o wskaźniku, który jest najniżej od lat, o tym, w którą stronę zmierza Bitcoin i wielu innych rzeczach. Dzisiaj będzie troszeczkę krótszy odcinek niż zwykle, ciepło za oknem, także nie będę przedłużał. Chwila ogłoszeń dla Was i zapraszam do odcinka. Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać swoje kryptowaluty za gotówkę, polecam Tobie sieć kantorów Cashify dostępnych w całej Polsce. Bez problemu znajdziesz kantor w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Na hasło Tajemnice Kryptowalut otrzymasz zniżkę przy transakcji. Serdecznie polecam. Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice Kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Okej, zacznijmy od Bitcoina. Tak jak pisałem na Telegramie, generalnie chciałbym wierzyć, że jesteśmy w takim miejscu jak tutaj. Tak, że wybiliśmy lokalny dołek i za chwilę polecimy gdzieś wyżej, no bo ta struktura jest troszkę przypominająca. Jednakże no, jakby są ku temu czynniki, bo jesteśmy po zrzucie z MT Goxa, Niemcy dalej sprzedają, ale to już nie ma takiego impaktu na rynek. Jakby dużo tych negatywnych informacji jest za nami, a nie przed nami, więc wygląda to całkiem spoko. Pozytywnym newsem z wczoraj, nie zapisałem tego jeszcze, było to, że FTX będzie uwalniał swoje środki, ale w dolarach. Więc tutaj znowu ten do tej pory negatywny czynnik przekształcił się w pozytywny, mianowicie taki, że być może te dolary właśnie wpłyną na rynek kryptowalut, tak? I ci ludzie będą chcieli znowu kupować. Bo to nie będą bitki czy etery do zrzucenia, tylko będą to dolary do teoretycznych zakupów, więc przynajmniej w części, by część z tych osób będzie chciała może zakupić, więc no to akurat było bullish prowzrostowo. Struktura tutaj, szczerze mówiąc, ja to tak dosłownie odbieram pół na pół i nie jest jakkolwiek dobry moment do przewidywania, bo myślę, że tutaj jakby nie da się tego przewidzieć w tym momencie. Tym bardziej, że dzisiaj jak to nagrywam jest czwartek po południu, wy to będziecie oglądać czwartek wieczorem i generalnie czwartek, piątek to są takie okresy, zwłaszcza piątek przedweekendowe, charakteryzujące się o niskiej płynności, w których to potrafi być często dump. Więc teraz pytanie, czy i w tym przypadku tak będzie, czy wręcz przeciwnie, polecimy do góry. Ja tego w tym momencie nie wiem. Bardziej się skłaniam za tym, żeby robić DCA. Tak, wiem, stare, nudne DCA, ale to jest metoda, która statystycznie najlepiej działa, czyli uśrednianie sobie zakupów. Tak? Ja czaję się na Ethera, Ondo, Ton po raz kolejny. Mam paczki, ale będę te paczki dokładał, tak jak wiecie. Ethereum tutaj zdecydowanie lepiej sobie radzi niż Bitcoin. Przebiło nam $3000, nawet 3100. No i tak jakby chciało nam tutaj wzrastać, lecieć do góry, lecieć wyżej. Zobaczymy, tutaj pcha to narracja pod ETF-y i być może właśnie ta narracja pod Ethereum ETF będzie tą narracją, która nam popchnie tutaj to wszystko, tym bardziej, że no dużo wskazuje na to, że ten dołek jest za nami. No, czy tak na pewno będzie? Zobaczymy. Ja spodziewam się tego, że właśnie przez to, że będą Ethereum spot ETF-y gdzieś tam za chwilę, tak, bo to było ciągle przekładane, może faktycznie być tak, że będzie to już pchane do góry. Tym bardziej, że dużo złych informacji jest za nami. Nie sprzyja ten okres wakacyjny. Tutaj spodziewaliśmy się AI Summer, tak, różnego rodzaju Summer. No jakby nie wydarzyło się to i to już widać, chyba że sierpień będzie lepszy. Na razie wygląda to tak, jak wygląda. Ja swoje etery trzymam i dokładam tak regularnie. Jutro też prawdopodobnie będę kupował, bo dla mnie też bardziej liczy się czas, a nie cena. Więc jutro, jak co piątek, też będę prawdopodobnie do etera dorzucał. Ondo, no właśnie, Ondo tutaj nam przekroczyło dolara, jednak z tej perspektywy to wygląda właśnie no gorzej niż lepiej. Z tego względu, że okej, uderzyliśmy w dolara od dołu, ale my jesteśmy w tej strefie czerwonej, my jesteśmy w strefie podażowej. Bardzo bym chciał, żeby ta strefa została sforsowana i żebyśmy polecieli dużo, dużo wyżej i by było wtedy bardzo sympatycznie. Czy tak się wydarzy gdzieś tam w najbliższym czasie, no to zobaczymy. Strategii swojej nie zmieniam. Co piątek będę dokładał, tak jak do ton. Tutaj mamy wyznaczone strefy i na ton akurat to będzie całkiem przyjemnie, bo on właśnie tak lubi. Czwartek, piątek lubi być prospadkowy, więc mam nadzieję, że tak się również wydarzy w przypadku tona. I tutaj, gdzie mam zieloną pasek buy, będzie to praktykowane. Tak? Dziwne, że mi w tym przedziale te paski zniknęły, ale to jest akurat jakiś błąd, więc sobie to ogarnę. Nic się nie zmieniło tak naprawdę. Ether, Ondo, Ton będę dokładał. Prawdopodobnie jeszcze też Pepe, które udało mi się gdzieś kupić tutaj, ale mam jeszcze mało Pepe i będę bardzo chętnie chciał dokładać do Pepe, bo jeżeli ten dołek mamy już zaliczony, finalny dołek, no to myślę, że Pepe
no będzie gdzieś tam wiodącym, dalej wiodącym memcoinem w tej hossie, no jest wiodącym memcoin w tej hossie, memcoin tego roku, memcoin tej hossy, więc również Pepe będę chciał mieć. Aczkolwiek jeszcze ostatnio się nad tym zastanawiałem, teraz po prostu będę chciał jakąś drobną pozycję na Pepe sobie zbudować. Także tak to wygląda, podsumowując analizę. Jesteśmy w takim miejscu pół na pół, nie wiem czy, no tutaj ta struktura by sugerowała nam kolejny spadek, chociaż tą analizą techniczną to różnie bywa, więc po prostu ja postawiłem na stare, dobre DCA, co piątkowe, tak, nic się mi tutaj za bardzo nie zmienia. Dlaczego piątek, tak jak już mówiłem wcześniej, no najniższa płynność teoretycznie, jak występują spadki, no to jak sobie sprawdzicie statystykę, no to najczęściej one występują właśnie w piątek. W piątek, czwartek w tych przedziałach, ale piątek jest tym dniem, co statystycznie najczęściej jest gdzieś tam ten przynajmniej lokalny dołek, nie? Więc dlatego co piątek zakupy ulubionych moich pozycji, tak, no tutaj się nic nie zmieniło. Przechodzimy, słuchajcie, do Twittera i do analiz w Nowasie, tego wskaźnika, który jest najniżej od bardzo dawna. Słuchajcie, wszystkie strony nam mówią o tym, że Fear and Greed jest najniżej naprawdę od bardzo, bardzo długiego czasu. Tak jak jeszcze miesiąc temu mieliśmy na 72, tydzień temu na 44, tak obecnie mamy 28, 29. Poziom strachu na indeksie Fear and Greed, na indeksie strachu i chciwości, co oznacza, że jesteśmy naprawdę bardzo nisko i co oznacza, że potencjalnie jest to kolejny wskaźnik, kolejna okazja, słuchajcie, do zakupów. Jak sobie wejdziemy tutaj na ten główny Fear and Greed, bo Dropstop to jest oczywiście, Dropstop ma wtyczkę, no to na głównym Fear and Greed widzimy tak naprawdę to samo, więc wygląda to, no jest strach, strach. Dobrze jest kupować. Kupuj strach, sprzedawaj euforię. Pisze o tym również Bean Crypto. Fear and Greed spadł do poziomu krachu z FTX-a. Crypto Fear and Greed to dobrze znany miernik wykorzystywany do pomiaru nastrojów na rynku kryptowalut. Dokładnie. Co ciekawe, 9 lipca wskaźnik ten osiągnął najniższy poziom od stycznia 2023 i wyniósł aż 27 punktów, albo zaledwie 27 punktów. W przeszłości niskie wartości indeksu strachu i chciwości często wskazywały okazję do zakupu. Dosłownie to samo, co ja powiedziałem, tak jakby mi to ktoś dosłownie wyjął z ust. W każdym razie od krachu FTX-a nie mieliśmy tak pięknych poziomów, tak pięknych wycen. Co z tym zrobić? No to już pozostawiam Wam to, co ja robię. No przed chwilą o tym powiedziałem. Dodatkowo mamy opłaty na Bitcoinie najniższe od lat. Jeśli planowałeś przesłać swoje Bitcoiny, teraz jest właściwie moment. Opłaty transakcyjne nie były tak niskie od lat. W ostatni weekend średnia cena za transakcję spadła do 38 dolarów, co stanowi 7-dniową średnią kroczącą. Ogólnie te, no wiemy, Bitcoin jest drogi, Ether też jest drogi, ale w tym momencie te opłaty transakcyjne są naprawdę na śmiesznie niskich poziomach, co oznacza, że jest to bardzo bullish dla nas. Bardzo bullish. No, jest to bullish pod względem zakupowym i jest to też, no też to jest wskaźnik, tak? Bo jak jest strach, jak są niskie wyceny za transfer, tak? Czy to na Etherze, czy to na Bitku, no potencjalnie jest to genialna okazja. Jaki altcoin season? To nawet nie miesiąc altcoinów. To jest bardzo interesujący artykuł, również z Bean Crypto. Cena Bitcoina spadła poniżej 55 tysięcy dolarów w tym tygodniu na tle lepszego niż oczekiwano raportu o zatrudnieniu. Dominacja Bitcoina również spadła do 54,64, niemal unieważniając odzyskaną linię wzrostową. Pomimo spadku rynek odnotowuje aktywny sezon na Bitcoina, daleko jeszcze do altcoin sezonu, coś w tym jest. Ja myślę, że alty ruszą właśnie po wakacjach, w okresie tej kampanii prezydenckiej. Napędzą to oczywiście jeszcze ETF-y, także bardziej bym się skłaniał na altcoin season po wakacyjny. Chociaż miałem do tej pory nadzieję, że będzie to w wakacje, ale no nie, bardziej może sierpień czy coś w tym stylu. Bitcoin i Ethereum do kupienia w polskim banku. No właśnie, jeden z banków jako pierwszy państwowy bank w Polsce wprowadził kontrakty CFD na Bitcoin i Ether. To w ogóle to jest, słuchajcie, ja się spodziewałem jeszcze kilka lat temu, że to się wydarzy, ale jak to po prostu teraz widzę, to szok. To jest szok w trampkach. Inwestorzy mogą korzystać z dźwigni finansowej, inwestować niewielkie sumy w większe kwoty, tak? Decyzja tego banku może sygnalizować zmianę podejścia KNF do kryptowalut w Polsce. Czyli w myśl starej zasady, patrzcie co robią, a nie patrzcie na to co mówią, bo przecież oni, jeżeli to wprowadzili powiedzmy teraz, no to infrastrukturę musieli budować dużo, dużo wcześniej, a dużo, dużo wcześniej była narracja, że krypto są złe. To jest hit, słuchajcie. Jeszcze dwa newsy. Arkham
Zarkam, tutaj mamy informację, że no dalej Niemcy sprzedają, ale już ta sprzedaż się kończy, także lepiej dla nas. A na sam koniec zostawiam Wam coś takiego pozytywnego. Ludzie mówią, crypto guys, they are so lucky, tak? Ci ludzie z krypto to mają farta, że kupują, że kupili na dołku, tak? Że dużo zarobili i tak dalej. A hodlerzy krypto, tak? Wyglądają tak jak ten pobity gość na zdjęciu i to dokładnie ten mem odwzorowuje nam rzeczywistość. Dajcie, wiecie dlaczego? Dajcie znać w komentarzu, kto teraz przez te wakacje akumuluje. Bo tak jak widzę po niektórych osobach, to albo są już wypłukani ze stablecoinów, albo są co gorsza, wypłukani z wiary i już mają dość. Niektórzy chodzili w marcu i tym bardziej mają dość. Więc sentyment jest naprawdę skrajny i w tym momencie kupować krypto, gdy wszystko krwawi, gdy wszystko spada, albo jeszcze trzymać do tego, no to naprawdę trzeba mieć jaja i wiem, że są takie osoby i Wam najbardziej gratuluję, bo jesteście najbardziej twardzi i najbardziej odważni, bo to nie jest proste wyzwanie, to jest duże obciążenie psychiczne i to jest taka branża po prostu, więc jeżeli nie potrafisz wytrzymać spadków minus 50% czy minus nawet 70%, to nie licz na wzrosty 500% czy 700% i więcej. Stara zasada rynku, ale autentycznie tak jest. Musisz zaakceptować to, że rynek potrafi bardzo mocno spaść i potrafi też bardzo mocno wzrosnąć. I tym miłym akcentem Was zostawiam. Dzięki za wysłuchanie tego materiału i widzimy się prawdopodobnie jutro w tajemnicach kryptowalut. Siemka!